I dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LEGO Władca Pierścieni. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję zagrać Aragornem, Legolasem oraz Gimlim. W dzisiejszym odcinku powracamy do Froda Bagginsa i Samwise'a Gamgee'ego. Zobaczymy, jak potoczą się ich losy dalej. Z tego co mi wiadomo, teraz będziemy musieli udać się na Martwe Bagna, jak pamiętam z filmu, oraz kojarzę tutaj z mapy, bo widziałem. Ładuje nam się już rozgrywka i za chwilę udamy się na kolejną misję. Kolejny etap, jak to tam woli. Wy na razie, moi drodzy, tutaj poczekacie, a Frodo i Sam udadzą się tam na, jak widzę, Martwe Bagna. Tak więc chodźmy, z nami jest już Gollum. Czy mogę tym Gollumem sterować? Niestety nie mogę, on na razie z nami idzie, ale nie mamy go jako takiej postaci do sterowania. Tak więc udajmy się w to miejsce i zobaczmy, co nas tam czeka. Obrazek już można pominąć, bo już go też widzieliśmy miliony razy. Oglądajmy. Przez mgłę, tak, żeby nas Sauron po prostu nie wypatrzył, bo Sauron to jak wiemy jest taki tutaj mały, niepewny siebie i musi po prostu patrzeć, czy wszystko dookoła niego jest bezpieczne, czy nikt mu nie przeszkadza. No szybciej jak zaraz przyjdę, tak, tylko muszę sobie pozbierać pieniądze i poszukać, czy jest tutaj coś fajnego, bo jak wiemy, jest w tej grze naprawdę bardzo dużo znajdzie. W każdym poziomie jest schemat, 10 mini zestawów oraz 3 możliwe rzeczy ze skrzyni skarbów do znalezienia. I jeszcze bardzo dużo pieniędzy, tak więc... Dobrze, chodźcie, hobbity, szybko, szybko. No już, jak widzę, zachęca nas, żebyśmy szli za nim, więc chodźmy. Jak widzę, chyba musimy iść po tym brązowym szlaku za Gollumem. Nie chcę mówić, skąd ten brązowy szlak się wziął. Nie chcę również próbować, co się stanie, jeżeli z niego zejdziemy, tak więc... Przejdźmy za Gollumem, on nas przeprowadzi bezpieczną drogą. O, co to ja widzę? Zielony ogień. Zielony ogień sprawia, że nie możemy tam przejść. To jest bardzo... bardzo złe. A się nawracając do tematu, że nie wiem, skąd wzięła się ta brązowa maść. Miałem tutaj na myśli, że Gollum... No, każdy wie, o co mi chodzi. Ogólnie wyjaśniałby również ten ogień, bo jak... Nie wiem, jak to mówię, czekajcie. Muszę pomyśleć, bo to jest bardzo istotna kwestia, żeby tutaj się biologia kłania, dlatego trzeba wypowiedzieć się mądrze, żeby później wyjść na jakiegoś nauczyciela, czy coś takiego. Może tak. Jak pójdzie z gazem, to będzie gorzej. Możecie nawet wybuchnąć w pewnym stopniu. Albo całkowicie. A, Gollum tutaj zostawiony. Jeżeli ktoś nie ogarnie, o czym mówię, to może kiedyś wytłumaczę. Na chwilę obecną zajmijmy się już naszą tutaj planszą, naszym etapem, misją, poziomem, chapterem, jak to tam woli, jak ktoś może nazywać. Oj, widzę, że całkiem sporo chyba trzeba będzie pieniędzy zbierać. Tutaj Sam może zasadzić. Roślinkę, jestem ciekawy, czy Samowi pozostanie już to wiaderko, czy nie. Bo jeżeli tak, to on jest taki, to właśnie uniwersalny teraz, bo on ma łopatkę, krzesiwo, linę, drewniane wiaderko. I jemu... on teraz służy praktycznie do wszystkiego. Co tutaj jest tam w tej grze zadane do zrobienia. No właśnie teraz krzesiwa sam użyje do podpalenia drzewka, które spadnie tam na dół. O ile mi wiadomo, to jest tamta pierwsza lokacja, w której się znajdowaliśmy w tym poziomie. Możemy zejść na dół, napełnić wiaderko wodą i wrócić. I rozumiem sobie, dlaczego nie mogę napełnić tą wodą, która jest tutaj dookoła. Może ta woda jakaś zanieczyszczona, no w sumie to by wyjaśniało to, dlaczego się pali. Tak więc chodźmy dalej. Czy na tym można stać jakoś długo? Nie, nie można.
Golum nas... No i znowu podpalił, no patrzcie no. Kurde, jak on pierdnie, to nie ma co. No naprawdę. Się nie dziwię, jak przez całego Hobbita i te 2000 lat żarł tylko jakieś zdechłe gobliny i ryby. No to się nie dziwię, ale... Uważa, oczywiście pieniędzy nie dostanę. Aha, muszę napełnić to tym. Wodą. Aha, na takiej zasadzie. No chyba, że tak. A, i tam będzie teraz... możliwość napełnienia wiaderka wodą. Jest sadzawka. O nie. Frodo, ty debilu. Teraz się za karę musisz utopić. Idziemy dalej za Golumem. O, w sumie tak można szybciej. Okej, widzę, że teraz będzie jakaś dosyć długa zagadka logiczna, bo jest tam dosyć dużo wysepek na każdej zasie. Chyba, że po prostu są to elementy z innymi zestawami, tak jak mówiłem, do gry swobodnej. Sam się chyba utopił. Op, op. Co to? Aha, okej. Chyba na tym trzeba stać. To znaczy, że Frodo musi tam iść, a sam musi iść napełnić wiaderko. O kurde, sam, co ty robisz? No powiedz. Frodo, już możesz się ruszyć. Okej. Okay. Idziemy tam, ale... no, oczywiście. Musiał. A my musimy znaleźć coś, co nam pomoże. Tam. No nie, myślałem, że będzie Indiana Jonesa tutaj, kurde. Zrobili most. Co za bezsens. Ja się kręcę. Dobra. Będziemy po kręgosłupie jakiegoś zmarłego już dawno zwierza. Po rozmiarach mogę stwierdzić, że to na pewno był chomik. Dobra, musimy przejść raz z powrotem. Idziemy dookoła tego chomika, tak? No i... zaczyna mnie denerwować ten poziom. Jest denerwujące to, jak się co chwilę topię. Go, go. Okej. O lol, się też można utopić. O nie, utopimy się, Golum. Golum! Patrzcie, postoimy w miejscu, żeby Frodo się utopił. Nawet nie tak zrobił. Frodo, idź, bo tam twoja działka. Okej. Okay. Udało się. Teraz napełniamy ponownie wiaderko wodą. Znaczy, w tym poziomie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby napełniać wiaderko wodą, łazić za pierdami Goluma i gasić ogień przez niewytworzony. No to to powinno się nazywać Lego Strażak Sam. A nie, tutaj na dosłownie, bo mamy Samwise'a Gamgee'ego. No to widzicie. Ale jest już szczęka, no to dobrze. Może mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy, tak? No i znowu na górę. Musimy się chować.
Szybko. To... Dobra. O, jak fajnie. A. Ja mam pomysł. Leci. A to się nie da nabrać. Aha. Lol. Chodzący krzak. Aha. Okej. Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Chodźmy dalej, pas. No co jest grane? Co jest grane? O co chodzi? Frodo, ty debilu! Jesteś głupi! Dobra, sam odsuń się. Razem się spróbamy. Okej, chyba tak trzeba było nawet zrobić, bo to nie działa. A ja wiem, jak ja się mogę schować jeszcze. Pokażę wam, patrzcie. Tak się można schować, nie? Postać tutaj kilka sekund i już cię nie ma. Chodźmy. Zobaczmy, czy to zadziała teraz. Zadziała, czy nie zadziała? Jak teoretycznie się schowałem, nie może mnie zauważyć. Aha. A teraz? Chyba musi być krzak w pniu. Świetnie. Sam biegnij za tym wstrętnym golumem. No zaraz zobaczymy, co się wydarzy, bo ja do tego pniaka nie mam zamiaru wchodzić, no i teraz on nie powinien mnie zabić, tak? Ani gwałcić, ani zresztą nic. Zobaczymy. No udało się, no bez sensu, no raz mnie łapie, a raz nie łapie, nie? A cały czas robię to samo praktycznie. Bez sensu. Dosyć duże te bagna, muszę powiedzieć. W sensie, że duża mapa. No chodź sam. Chodź tu. Chyba się udało. Widzę już Mordor tam w ogóle na prawo, nie? Szybko. Nie wiem za bardzo, co mam tutaj komentować, może to, że... No właściwie to nie mam tutaj co komentować. O, widzę, że się skradamy, czyli... Przepraszam, nie odbieram teraz telefonu, to jest bardzo... Dobra. Przeskakuję. Hop, 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 hop. No ale szczerze... A, czyli ja mam teraz przeskoczyć na tamtą stronę. I tutaj nacisnąć na tą kładę, prawda? Tak. Dokładnie o to chodziło. Żeby Frodo mógł przejść tutaj i w sumie chyba nie wiem co zrobić. Ściąć drzewo flakonem. Spoko, wydaje mi się, że jakbyś tak flakonem zarąbał drzewo, to bardziej by ten flakon pęknął, ale... Chaken, nie dzwoń do mnie teraz. Ja do ciebie oddzwonię potem. Chaken ma to do siebie, że lubi dzwonić 5 razy pod rząd i dopiero później sobie odpuszcza.
Ale my tu mamy teraz zbyt dramatyczną sytuację, żeby odbierać od Chakena. Skradamy się do takiego stopnia, że denerwuje mnie to, że muszę tak powoli chodzić. A tam jakiś Nazgul lata na smoku i nie widzi Froda podskakującego ze świecącym flakonem, czyli takiej jakby świecącej korobki. O, a tego to już w ogóle nie zauważy, tego to już na pewno nie zauważy, prawda? Patrzcie. Kolego, zauważ ogień! Patrz! Przelatujesz nad tym! Ludzie, no. Co za bezsens. Nie rozumiem mózgu tego czarnego jeźdźca, chyba jego mózg też jest całkowicie czarny. Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie mam czego komentować w tym poziomie. Może poza tym, że nie mam czego komentować. Boże, długo jeszcze będziemy chodzić za tym upośledzonym golumem? Ja mam nadzieję, że to jest ostatni raz, bo jak nie... Nie no, znowu się skradamy, świetnie. Chodź sam, bo już widzę, że będziesz musiał tutaj wyciągnąć swój magiczny sznurek i pociągnąć za haczyk. Aha. Most. Jej. Kopej, kopej. O, widzę, że wyjście. Poleciał. Mordor, nasz cel. Ale czy wejdziemy do środka? Bonek. No spoko. Looks like meat back on the menu, boys. No nie, jak to jest fajnie wyciągnięte z filmu. To jest po prostu... To jest z całkowicie innej sceny, z całkowicie innego czasu i wsadzone w taki sposób, że to wygląda... Nie, to jest świetne po prostu. Chodzi mi o te dialogi, tak? To jest po prostu tak świetnie wyciągnięte z filmu. Świetnie. Czołgamy się. Smeagol prowadzi nas na zatracenie. Oni nie byli, nie, oni nie leżeli na takim podwyższeniu, mi się w filmie wydaje. Jacy cudzy Saurona, jak to ninja są, nie? Łoś! Dwa łosie! No nie, to jest po prostu niesamowite. Nigdy w życiu łosia nie widziałem. To jest niemożliwe. Jakie fajne łosie, no. Nie mówcie, że będę musiał walczyć z tymi łosiami. No nie. Mogę zabijać tych ludzi? O! O, jak fajnie! No. Konkretnie mam zabić olifanty, tak? To zaraz zobaczymy. Widzę, że mogę tutaj to zniszczyć. Budujmy sobie to w takim wypadku. A co to jest? To jest chyba trampolina. Dokładnie. Ała. Dobra, może ty chcesz. Dobra, skacz. I łap się. Teraz na górę. Hop. Wszystkich trzeba pozabijać, oni mają łuki, nie wiem czemu. Po co wam łuki, jak z nich nie strzelacie? Czekajcie, tutaj się wchodzi, tak? Lejemy się z jakimś typkiem. No i tak, pięknie. Ale to ja nie pokonałem w tym momencie tego olifanta, tylko... Tylko tego ziomka, co był na olifancie, tak? Siłą rzeczy. No chodźcie tu, no chcę kogoś walnąć.
Ops. Siema gościu, mamy drugiego. Teraz się go już pokona na spokojnie, bo już wiem o co chodzi. Trzeba po prostu spamować X. To jest bardzo trudna sekwencja, która jest od lat używana do pokonywania najtrudniejszych bossów w każdej grze komputerowej. Trzeba spamować X. Obi-Wan Kenobi. We set out from Rivendell with 7 companions. One we lost in Moria. Two were takie typowe, że jak do ciebie podchodzi obcy i się pyta, kim jesteście, to ty mu od razu objaśniasz całą swoją historię, mówisz, kim są twoi przyjaciele, skąd pochodzisz, jak się nazywasz i tak dalej. Yes. To grieve you then to learn that he is dead. Dead. He is my brother. Two halflings. And a host of men at my call. The ring of power within my grasp. He's gonna destroy it! That's where we're going. Into Mordor. Osgiliath is under attack. We call for reinforcements. The ring will go to Gondor. Świetnie. Padzie, proszę tutaj nie latać po biurku jak porąbany. Faramir. Lol, czemu ja go dostałem? A, grałem już. Dobra. Nieważne. Mamy Obi-Wana Kenobiego młodego i starego, jak widzę. Nie udało nam się zebrać 100%. Mamy 530 tysięcy na koncie. Z tego... Wiaderko! Okej. Okej. Przydatna informacja. Będzie scenka? Będzie cutscenka, czy nie? Nie będzie. Tak więc do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku. Nie wiem, czy ten odcinek był krótki, czy długi. Raczej tego nie widzę. W następnym odcinku udamy się do Aragorna i... Słyszałem Golluma, a nie ma. Dobra, dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.